Dziękuję bardzo. Przewinę do początku te medale. Tak jak rozmawiałem z kolegą, to mówię, że pewne impresje o polskiej sztuce medalierskiej, żeby możliwie najwięcej panom pokazać wizerunków medali, może mniej co do powiedzenia o tej sztuce, ale żeby zilustrować to w sposób odpowiedni. No oczywiście podaję tak jak człowiek jest przyzwyczajony, że 45 rok do dziś, do 2018 roku. Jacek Strzałkowski zupełnie słusznie zakończył katalogę w 44 roku, bo to trzeba sobie powiedzieć szczerze, że powstanie warszawskie było taką cezurą w historii Polski i sztuce polskiej najważniejszą, ważniejszą niż zakończenie, niż zdobycie Berlina i zakończenie II wojny światowej. Zaraz po powstaniu warszawskim ci, którzy wychodzili ze Pruszków, wybili gdzieś na peryferiach Warszawy albo pod warszawskich miejscowościach, może i w samym Pruszkowie, w tych warsztatach niemieckich, taki mały traktatowy medal upamiętniający powstanie warszawskie. W sierpniu 1944 na górze waląca się kolumna Zygmunta i płonący kamieniczki całego miasta. To jest medal traktatowy, stąd też no, jest i maleńki, i no, w tamtych warunkach się odbija, ale on w zasadzie powinien rozpocząć nasze rozważania nad polską sztuką medalierską od 1944 roku do 2018 i jednocześnie trzeba tutaj od razu powiedzieć, że co dla wielu osób, które się nawet medalierstwem zajmują, jest pewnym szokiem, że sztuka medalierska to jest część rzeźby. To jest rzeźba, tylko rzeźba o innym reliefie, w innych wielkościach, ale ci sami ludzie od starożytności, ci sami rzemieślnicy, którzy tworzyli medale, czy działali w ogóle w mennicach, to tworzyli relief nie tylko medalierski, ale również relief inny, relief na przykład monetarny. O ile my nie używamy takiego, a pewnie trzeba by stworzyć takie pojęcie sztuka monetarna, sztuka reliefu monetarnego, to są ci sami artyści, którzy w tej samej wielkości modeli robią tylko tyle, że niższy relief i no, Niemcy uznają tutaj takie sformułowanie Münzkunst, czyli sztuka mennicza, sztuka monetarna, natomiast u nas wszystko jest pod nazwą sztuki medalierskiej. I w ramach tej sztuki medalierskiej oczywiście my dzisiaj zajmiemy się głównie medalami, ja przedstawię głównie medale, natomiast trzeba powiedzieć, że tu wchodzą, jak wspomniałem, monety, tą samą metodą i ci sami ludzie tworzyli odznaczenia, zresztą zobaczymy połączone takie związki pomiędzy medalem a znaczkiem czy odznaczeniem. Ci sami ludzie tworzą pieczęcie, wreszcie tworzą mały relief użytkowy, który także powstaje w podobny sposób i drobną plastykę. No, dzisiaj się rozpowszechniły się bardzo różne pamiątkowe statuetki. Więc to wszystko łączy się w sztuce medalierskiej. Ci sami rzeźbiarze, ci sami grawerzy pracują nad tymi przedmiotami, które tutaj Państwu, no, zbijając to wszystko do medali, chciałbym przedstawić. Od razu po wojnie, wiadomo, że kraj był zniszczony, ale reaktywowały się stare warsztaty rzemieślnicze, grawerskie i jubilerskie, które także wybijały medale. No i oczywiście to jest pierwszy medal wystawy w Bydgoszczy z 1946 roku. I także rozpoczęła pracę mennica państwowa. Medal, który zleciło wybić Towarzystwo Numizmatyczne w Krakowie, którego koleje losu były bardzo trudne. Jak wiemy, te zmiany polityczne odbywały się, to właśnie tu przykład takiej zmiany bardzo silnej, która zmusiła mennicę do wykonania dwóch stępi, jednego ze Stalinem, drugiego z Leninem. Nie wiem, jak te medale były zrealizowane i ile tych medali w ogóle zostało zrealizowanych, ale w każdym razie mennica musiała pójść w tym głównym nurcie społeczno-politycznym. Natomiast tutaj mamy trochę z innego nurtu, bo
bo jeszcze odrodziły się warsztaty właśnie te do pewnego momentu, do 1953-54 roku działały, potem była przerwa i znowu się odrodziły około roku 80 i do nas dotrwały warsztaty prywatne, które produkowały też dewocjonalia stojące na, no, ci sami ludzie to tworzyli. Tutaj daję tylko przykłady tych większych, ciekawszych przedmiotów, ciekawszych rymgrafów wykonanych z brązu. To jest z 1948 roku rymgraf wykonany w Krakowie. Następny był, no, z medali milenijnych, była cała masa najróżniejszych. A to jest bardzo ciekawy przykład ruchu tego narodowego, który wykonał sobie specjalny rymgraf na tysiąclecie państwa, na tysiąclecie chrztu Polski. I tutaj artystyczny taki rymgraf pracowni Niedźwieckiego w Warszawie, który jest z 79 roku. Wracając do głównego nurtu, który reprezentowała Mennica, jeśli chodzi o bicie medali, to, spójrzcie, to niestety te, które zdjęcia się poprzestawiały, to trzeba przypomnieć bardzo ciekawą plakietę, którą wszyscy łączyli ze Stefanem Rufinem Kozielewskim, plakietę bardzo ciekawą, jakby nawiązującą do serii plakiet przedwojennych. Zresztą plakieta była reaktywowana po wojnie w bardzo różnych czasach i w różnym momencie. Tutaj jest właśnie ten z 1939 roku czwarty konkurs chopinowski. Przez zupełny przypadek udało mi się dojść, że ten głowę, ten cały medalion i całą plakietę projektował Eryk Lipiński, ten słynny rysownik, który pracował w Szpilkach, natomiast Instytut Chopinowski prosił go o skomponowanie takiego medalu, a tylko Stefan Rufin Koźbielewski w Mennicy wykonał model gipsowy do tej plakiety. Plakieta zresztą nie była tak bardzo reprezentowana, jeśli chodzi o medalierstwo polskie powojenne, ale jako reaktywowana była także do sportu, była używana do medali sportowych i w różnych momentach takie plakiety były przygotowywane. Nie tylko zresztą przez Mennicę i nie tylko bite, bo tutaj mamy plakietę właśnie z warsztatu Chojnowskiego w Warszawie, tuż powojenną, a to jest plakieta z kolei z warsztatu Panusiaka, Lana, wielka nagroda warszawska, i na bazie tej plakiety właśnie Mennica Państwa też zaczęła tworzyć własne plakiety, tu ze Spartakiady w 1951 roku. Tak samo jak reaktywowano plakietę tylko do niektórych wydawnictw, to chcę przypomnieć, że reaktywowano również medalion. Medalionów i plakiet powojennych to też jest ciekawa dziedzina wiążąca się z medaliectwem, które trzeba by gdzieś kiedyś specjalnie zestawić. To wykonano niewiele, może kilkadziesiąt, jeśli chodzi o te, które były specjalnie wykonywane jako medaliony takie reprezentacyjne na ścianę. To jest medalion Wysockiego z 50 roku, z lokalu 750-lecia Gliwic, a ten poprzedni, tutaj właśnie wpadł, to już jest medalion późniejszy, z 90 roku, wykonany przez Ewę Olszewską-Borys z portretem Lecha Wałęsy. No, te dwa medaliony dzieli 40 lat i mogą się Państwo tutaj zorientować, jak relief był kształtowany w czasach, to jest jeszcze relief sięgający epoki międzywojennej, a medalion jeszcze żył i działał po wojnie, więc nawiązywał do tamtego reliefu, a już zupełnie inny relief medalierski, bardzo głęboka rzeźba, reprezentowany przez Ewę Olszewską-Borys w 90 roku. To tylko dwa przykłady takich medalionów, żeby po prostu nie za bardzo się rozpraszać tutaj w przedstawianiu tematu. Najróżniejsze właśnie
tematy były reprezentowane w tym medalierstwie. No głównie jest też spot, który był uznany tak za socjalizm, za taką ważną, sztandarową dziedzinę. Spot, który był no, także wspierany przez ówczesne Ministerstwo Obrony Narodowej. Zresztą sama sztuka medalierska też była w pewien sposób wspierana przez Ministerstwo Obrony Narodowej, bo ona dawała różne zlecenia. No panowie na pewno pamiętacie tę serię, której ja chyba tutaj nie pokażę. Serię, którą wydawało Towarzystwo Wiedzy Obronnej w latach 1986-1999. Natomiast wracamy do głównego nurtu Mennicy. W 1954 roku pierwszy taki w zasadzie wartościowszy medal wykonany przez Gosławskiego z okazji 500-lecia Gdańska i dalej przez Rufina Stefana Kozbieleckiego. Warszawa w 1955 roku był taki słynny zlot, a tu się właśnie poplątało, był taki słynny zlot młodzieży w Warszawie i z tej okazji Warszawa jako miasto pokoju, wysoko nakładowy medal z wizerunkiem Pałacu Kultury, z ówczesną nazwą i zresztą do dziś tam kwita nazwa Józefa Stalina. Ja zaraz to przepuszczę parę razy, żebyśmy doszli do właściwego, najpierw, tu jeszcze plakieta właśnie sportowa, Wojskowe Kluby Sportowe, datowana 58 rok, Stefan Rufin Kozbielewski w Mennicy, no klasyczny przykład plakiety. A w 58 roku Józef Gosławski stworzył ten słynny medal z okazji 15-lecia Ludowego Wojska Polskiego i tutaj mamy znakomity przykład, jak to się wszystko łączy, jak ta sztuka medalierska w tym samym warsztacie powstają nie tylko medale, ale powstają również no, odznaki. Ta sama głowa Gosławskiego, która była tam na medalu, tutaj jest wprowadzona już zemanią jako odznaka wzorowy żołnierz. Nie można tego po prostu sztucznie rozbić. Jest to sztuka medalierska, tylko że po prostu trochę w innym wykonaniu. I tu mamy znowu taki przykład medalu, który był stworzony w końcu lat 50. dla zasłużonego, tu się wszystko poplątało, dla zasłużonego, to jest medal lany i notabene Zemarią, duży medal lany Zemarią dla zasłużonego w rozwoju miasta Poznania. Później przekształcony był i tutaj właśnie już chciałbym panom pokazać, teraz to przeskoczymy, właśnie to się jakoś poplątało. O, tu jest jako znaczek na grafkę zasłużonemu obywatelowi miasta Poznania, oczywiście wykonywany w Mennicy, tak samo, znaczy w zmniejszeniu, tak samo właśnie w Emali, a to jeszcze dodatkowo, bo no wszyscy, którzy będą się zajmowali medalami, tą sprawą sztuki medalierskiej, to zachęcam do tego, żeby zbierać absolutne komplety, to znaczy, żeby tutaj mamy samą odznakę, miniaturka tej odznaki już bez rewersu, obie bite w Mennicy, no i oczywiście do tego jest legitymacja. Tu w paru wypadkach chcę właśnie pokazać, że takie komplety są bardzo ważne, bo po prostu wtedy inaczej patrzymy na historię tych medali. No to jest właśnie jeszcze ten Gosławski odznaka wzorowego żołnierza, która powstała na bazie tej głowy, na bazie medalu poświęconego Ludowemu Wojsku Polskiemu. W 60 roku mamy bardzo piękny medal Kowalika. No tutaj no niestety to zdjęcie wygląda niezbyt dobrze. Ja sądzę, że ten medal, który jest bardzo znany, panowie mają w oczach z okazji rocznicy bitwy pod Grunwaldem 1410-1960. I jednocześnie w tym samym czasie tworzą medalierzy, którzy tworzą medale lane. W tej samej okazji mamy medal, zaraz jak to nam teraz proszę, przepraszam, to będzie tutaj, mamy medal Gosławskiego, tam był Kowalika, tu Józefa Gosławskiego także poświęcony zwycięstwu grunwaldzkiemu, rocznicy tego zwycięstwa. No, bardzo piękny relief, bardzo ładnie oddany medal. Te były dane w niewielkich ilościach. Jednocześnie chciałbym panu pokazać inny medal Gosławskiego z tego samego czasu, który też wyznaczył jakąś drogę w polskim medalierstwie, w tematyce tego medalierstwa. To cała tematyka martyrologiczna poświęcona II wojnie światowej i obozom koncentracyjnym. Jak mówiłem, są też
dzieła, które są jednostkowo wytwarzane jako rodzaj drobne plastyki, ale przez tych samych artystów. Tutaj mamy taką maskę odkutą w srebrnej blasze. Dedykacja jest na boku. To jest dla jednej z artystek krakowskich z 1964 roku. Natomiast tutaj macie panowie maskę taką teatralną, też robioną jednostkowo, no, z dedykacją na tej czapie, taką dedykacją osobistą, indywidualną, no, dla teatru powszechnego w Łodzi. Oczywiście najciekawsze może są te medale, które są medale lane w niewielkich ilościach. Drugim takim wielkim wypływem medali tematycznym to było tysiąclecie państwa polskiego. Było wiele medali bitych, ale jednocześnie były medale artystyczne. Tu mamy tysiąclecie w jednym, w tym pierwszym przypadku, to jest medal Kostrzewy, lany w srebrze, bardzo pięknie. A następny jest Korskiego z 1966 roku. Byliśmy, jesteśmy, będziemy. To hasło potem wykorzystał na monecie Jarmuszkiewicz, bo taką monetę potem w 25-lecie PRL-u Mennica wybiła. Więc te wszystkie wątki się, i poza tym, że to technologicznie jest jeszcze wszystko razem spójne, przeplatają się. Jarmuszkiewicz był jednym z największych i najbardziej cenionych rzeźbiarzy i medalierów polskich, znanych nie tylko tutaj w Polsce, ale szeroko znanych na świecie. Może tak dla panów no, najciekawszy, najwartościowszy medal, chociaż jeszcze inne jego medale przedstawię, bo on był bardzo płodnym medalierem i ciekawym. To jest dwustulecie Mennicy Warszawskiej i druga autorka, w tym samym czasie już pracująca w Mennicy, Stanisława Wądziuszka-Frind, której duży medalion jako reedycję medalu Holzhäusera na otwarcie Mennicy Warszawskiej w 1766 roku. A tu już mamy kolegów numizmatyków z Gdańska, którzy w 1966 roku, to się wszystko tak zbiega, bo ten 66 rok jako tysiąclecie chrztu Polski, tysiąclecie państwa polskiego, jest, no, miał bardzo dużo medali. Tam numizmatycy gdańscy poświęcili swój medal. Numizmatycy zrzeszeni w Polskim Towarzystwie Archeologicznym, w Polskim Towarzystwie Archeologicznym Numizmatycznym, obecnie numizmatycznym, no, wnieśli wielki wkład do wszystkie oddziały, a były szczególnie niektóre oddziały zasłużone w emisjach medali. To jest medal wydany przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Archeologicznego z okazji tysiąclecia monety polskiej, medal przez wybitnego medaliera Wacława Kowalika. To inny medal Kowalika, ja tutaj no, po prostu pokazuję go ze względu na te dodatki, że trzeba, jeżeli panowie będzie zbierać medale, to żeby pamiętać, że no, czasami taki medal żyje przez właśnie tę całą otoczkę swoją, a więc specjalne pudełko ze specjalnymi nadrukami, czy specjalnie tłoczone, specjalne certyfikaty, które tutaj widzimy z całą historią medalu, a czasami także i miasta, bo to z okazji 750-lecia Piotrkowa Trybunalskiego. Artyści byli też wspierani przez Mennicę Państwową, to nietypowego kształtu medal przez Barkiewicza Mieszcza z Biennale rzeźby w metalu, rzeźby w Warszawie na świeżym powietrzu, na woli, która była wtedy zwana wolą robotniczą. Tam te rzeźby były ustawione, czy one są wszystkie gdzieś przeniesione, zdjęte, nie ma tych rzeźb już w przestrzeni miejskiej. Natomiast Mieszcz zrobił duży medal lamy, ogromny, i z tego zrobiono redukcję i wyszedł taki medal dość ciekawy w Mennicy jako medal bity. To jest z kolei praca znowu Jerzego Jarmuszkiewicza poświęcona Wyspiańskiemu. No, jeden z najpiękniejszych portretów w polskim medalierstwie, a tutaj dochodzimy do medalu Chromego z okazji 50-lecia Polskiego Towarzystwa Archeologicznego, które swoimi korzeniami sięgało 1920 roku. Pojawiają się wraz z
momencik, wraz ze wprowadzeniem medalierstwa jako specjalizacji na wydziałach rzeźby pojawiają się nowi artyści i tutaj no, z tych wielkich artystów trzeba wymienić dwa nazwiska. To jest nazwisko Stanisława Staszyńskiego z Poznania i Ewy Olszewskiej-Borys z Warszawy, która wprowadziła nie tylko do monet głęboki, do medali głęboki, wypukły relief rzeźbiarski, ale także i do monet usiłowała wprowadzić taki sam relief i no, jej się to udało. Trzeba powiedzieć, że jej wszystkie monety znacznie odbiegają od poprzedników, one nie są takie płaskie, starała się, żeby ten relief był stosunkowo wysoki. A tutaj już jak mówiłem, to ta sztuka medalierska na różnych płaszczyznach się przejawia, między innymi no, znaczki metalowe do klapy pamiątkowe, wykonywane tak samo jak medal, tylko w redukcji większej, znacznie, znaczy zmniejszone bardziej. No i odpowiednia notatka prasowa od razu, no o niektórych medalach trudno się czegoś dowiedzieć, nie ma już w żadnych katalogach. Odznaczasz takie jak znaczki pocztowe, jak znaczki na szpilkę, to już naprawdę Niemcy, Austriacy mają to wszystko skatalogowane, u nas to zawsze kulało, więc warto czasami znaleźć odpowiednią notatkę prasową, która by uzupełniała wiadomości o tym przedmiocie. Ten znaczek zresztą z okazji odbudowy Zamku Królewskiego w Warszawie wykonała Stanisława Wąsłowska. Ten medal Zarządu Portu w Gdańsku pokazuje tylko właśnie ze względu na to, ile tych wszystkich dodatków może być, jest legitymacja, specjalne pudełko i dodatkowo jeszcze wytłoczony sam medal w papierze. Takim głównym medalierem, ważnym, płodnym bardzo medalierem, bym powiedział reżimowym, można by tak powiedzieć, bo obsługującym zarówno ówczesne MSW, jak i Ministerstwo Obrony Narodowej, którego inny medal papieski dalej pokaże, bo on też tak po prostu był, jakby powiedzieć, no, zarówno artystycznie, jak i duchowo zdolny do tworzenia najróżniejszych i bardzo wartościowych medali. Tu medal z okazji Instytutu Hematologicznego, jeden z pierwszych, który był ozdobiony emalią. No, w ogóle to zdobienie medali może być bardzo różne i w tym okresie no, też te różne zdobnictwo właśnie czy emalią, czy złoceniami, czy częściowym, selektywnym złoceniem, potem to przeszło na monety. A tutaj dwa medale Staszyńskiego, jeden poświęcony 800-leciu monety pomorskiej, medal wydany przez Muzeum Narodowe w Szczecinie i drugi medal wydany przez Filharmonię Poznańską. No, to jest już miejsce twórczości, Poznań był miejscem twórczości Stanisława Staszyńskiego, więc dla tej filharmonii bardzo udany taki medal. A znowu wracamy do Polskiego, który stworzył medal dla swojego przyjaciela, kolekcjonera Stanisława Hopińskiego. Towarzystwo przyczyniło się do wydania dwóch wielkich serii medalierskich. No tutaj się niestety przestawiły te zdjęcia. Jako pierwszy był wydany w 1972 roku medal poświęcony Bolesławowi Śmiałemu i potem sukcesywnie przez ponad 10 lat szły najróżniejsze medale, one są bardzo czyste w tych pierwszych, to sobie ominimy, w tych pierwszych wydawnictwach, które dotyczyły tych głównych królów mających swoje portrety na monetach. Gorzej jest to znaczy bardzo dobrze to wybudował artysta tworząc te medale, ale one są bardzo, bardzo opisowe i trudne do odbioru przez przeciętnego zbieracza, ponieważ wszystkie napisy są po łacinie i bardzo dużo jest tych napisów.
No więc tu jest Leszka Czarnego medal. One są zresztą potem zmalowane w sposób bardzo trudny do ustawienia w cały szereg, ponieważ początkowo miało tych medali w ogóle nie być, ale towarzystwo tak ta seria podobała się, że towarzystwo uzupełniło wszystkich władców, którą tylko mogło i seria obejmuje 44, o jest, no nie w tą stronę, 44 medale. Konserwator Koszaliński zwrócił się do Chromego o jakiś medal upamiętniający tamtejszą działalność i wykopaliska i całkiem udanie Chromy tutaj przedstawił tę Rudnę twarzową z kultury pomorskiej i te najróżniejsze znaleziska w otoku. Zresztą medal jest przestrzenny, ażurowy. To jeden z takich pierwszych awangardowych medali, z którymi się spotykamy. A jak mówiłem, medale powstają w różnych okolicznościach i w różny sposób. To jest nietypowy zupełnie medal, którego długo nie mogłem odnaleźć. Jeszcze znalazłem pamiętniki poświęcone piwnicy pod Baranami. Z okazji 20-lecia piwnicy pod Baranami oddano niewielką ilość medali, którą na tamtą okazję, na wstędze zresztą zawieszonym, wszystkim tym zasłużonym w piwnicy pod Baranami zawieszono na szyjach. To jest taka też ciekawostka, rzecz zupełnie nietypowa, mieszcząca się oczywiście w medalierstwie. No i wracamy do Jerzego Jakuszkiewicza, medal Lamy Polskiej Akademii Nauk z widokiem Pałacu Staszica. No tych medali lanych Jakuszkiewicz miał mniej, zdecydowanie więcej było medali bitych z templem. One są bardzo czyste artystycznie i takie bardzo wymowne. Zresztą rodzina Jakuszkiewicza, no i Krystian i potem Anna Jakuszkiewicz, także działała w medalierstwie. Tu jeden z nowocześniejszych medali Anny Jarmuszkiewicz z okazji kolejnego biennale Ex Librisu w Malborku. W Malborku proponowaliśmy, nie tylko ja, ale jeszcze koledzy z Gdańska, żeby oprócz tego biennale Ex Librisu powstało tam biennale sztuki medalierskiej, współczesnej sztuki medalierskiej. Tego nie udało się, że tak powiem, dyrekcja oporna była bardzo. Jeden z naszych kolekcjonerów chciał tam podarować ogromny zbiór medali współczesnych. Także nie spotkało to się z życzliwym przyjęciem przez lekcję i no niestety oni tego daru nie przyjęli. Medal dla panów może bardzo znany i przyjemny, ale to nie sposób ominąć tutaj na naszym spotkaniu tego medalu z okazji 50-lecia gabinetu numizmatycznego w Mennicy Państwowej, który także robił Jerzy Jakuszkiewicz. Jak mówiłem, były warsztaty prywatne, które różnymi technologiami robiły różne medale, nie bardziej udane, czasami nie znamy ani wytwórcy tego medalu, ani artysty, który stworzył ten medal, ale to jest jeden z bardziej udanych prywatnych warsztatów gdzieś tam w Katowicach. Edward Gierek jako współtwórca dobrobytu Polski i piękne hasło, pod którym żeśmy tam żyli dłuższy czas. Ale wracamy do medalu mędniczego, medalu Anny Jarmuszkiewicz poświęconego Chopinowi i medalu, który stworzył zupełnie nieprofesjonalista. Nasz kolega Janek Węcławski był projektantem i pilotującym ten medal z ramienia klubu numizmatyków warszawskich na ulicy Elektoralnej. No, jeden z grawerów warszawskich wykonał do tego stemple i medal ładnie upamiętnił odbudowę Zamku Królewskiego w Warszawie. Literki Janka Węcławskiego są tam na dole. To niestety jest bardzo słabe zdjęcie. No, zupełny ewenement, jeśli chodzi o sztukę medalierską, to jest Ryszard Stryjecki. W 1981 roku po porozumieniach sierpniowych stworzył taki medal Turban z groszem czynszowym. Tu się do niego, że tak powiem, on jest przed Chrystusem, tutaj twarz Chrystusa widać, to jest w takiej specjalnej konwencji, jak to kiedyś był święty obraz, że jak się przekręca, to się ten twarz widzi lub ona zanika.
Ja w XIX wieku takie święto obrazy tworzono, no i Urban z tym groszem czynszowym, a po drugiej stronie góra Polska Golgota, krzyże i napis porozumienie. No oczywiście wiadomo, czym się to porozumienie skończyło, więc to taki, no, trzeba powiedzieć, że bardzo przemyślany i świetnie artystycznie wykonany medal. No tego nie mogłem tutaj ominąć medalu jako jednego z medali, które panu sekcja tutaj była emitentem. To jest Ewy Skarpińskiej, bardzo zasłużonej medalierki, właśnie nie tylko jeśli chodzi o medale, ale bardzo zaangażowanej jeśli chodzi o projekty monet. No, pokazuję go w dwóch pokryciach, w tombaku patynowanym i tombaku srebrzonym, żeby jakoś przypomnieć, że te medale również były równorako wyhańczane. No i następna seria medali królewskich według matelki. To jest seria, którą robił na zlecenie Towarzystwa Krajoznawczego w hełmie Jerzy Jarduszkiewicz. On zdjął tylko i wyłącznie głowy władców. Zresztą seria jest niedokończona, bo emitent padł i no niestety nie udało się tej serii doprowadzić do końca. Tutaj ostatnim medalem jest oczywiście Stanisław August Poniatowski, bo to jest król, który zawsze szybko znajdował, że tak powiem, się na medalach, natomiast inne były trudne do przetworzenia, a tutaj mamy serię, którą Towarzystwo realizowało, oddział w Koszalinie, autorką jest Ewa Olszewska Borys i no, kilka medali z tej serii tutaj panom teraz zaprezentuję. Trzeba powiedzieć, że no, to medalierka wybrnęła cudownie tutaj, bowiem kiedy pan Okulicz, nasz kolega z Koszalina, pojechał do niej, zaproponował jej no, wykonywanie tej serii medalierskiej, to przyniósł jej potworny album. Oczywiście ani Ewa sobie z tego sprawy nie zdawała, ani on sobie sprawy, on jako emitent sobie sprawy z tego nie zdawał, że przychodził po prostu królów w wykonaniu nie matejki, tylko uczniów matejki. Bo większość z Państwa także zna ten poczet, który jest w kolorze. Matejko zrobił rysunki czarno-białe, piękną, delikatną kreskę, bardzo plastyczną, gdzie każdy detal jest odpowiednio uwypuklony. Potem dwóch jego uczniów, bo Matejko sam zamierzał wymalować wszystkie portrety olejno, nie zdążył tego zrobić i tych dwóch niezbyt udanych jego uczniów, no chyba na zlecenie rodziny, wymalowało te portrety. One znajdują się w tej chwili w dworku, dworku Matejków. No i we wszystkich albumach, oczywiście we wszystkich pocztach, te są kolorowane, tylko dwa pierwsze wydania były czarno-białe według rysunków. I zamiast wziąć taki album z końca XIX wieku, litografii artystycznej i dać artystce jako podstawę do tworzenia, to on przyniósł takich pasykarzy. No, Ewa stanęła na wysokości zadania, że z tych pasykarskich malowideł potrafiła no, stworzyć tak piękne medale. Oczywiście kończy poczet Stanisław August Poniatowski, tak. I właśnie przy tym medalu miała najwięcej kłopotów i wtedy zadzwoniła do mnie, prosząc, żebym mi coś tutaj objaśnił z postawą Stanisława Augusta, rękami tym fotelem, na który się król Stasio opiera. Ja przyjeżdżam do Ewy, ona mi ten pacykarski album pokazuje, mówię, Ewa, ale to nie Matejko, wiesz, to nie Matejko, robisz zupełnie co innego. No tak się jednak stało, że z tych pacykarzy jednak stworzyła piękną serię i zamknęła tę serię medalem poświęconym Janowi Matejce jako twórcy tego pocztu. Bardzo pięknie zresztą z jego autoportretu już miedziorybniczego zrobionego uwieczniła Mariana Okulicza jako tego inspiratora całej tej serii działającego naszego kolegę przy emisji tych medali i stworzyła swój portret. No niestety tutaj jest zbyt duża ingerencja mennicy w właśnie, jest bardzo wysoki relief i bardzo duży skrót i niestety no, najgorzej wyszedł portret, autoportret samej autorki tej serii. Edward
Gogol także stworzył parę portretów, parę medali poświęconych Janowi Pawłowi II. To jest znowu wielka, ogromna grupa medali, którą można tutaj tylko zasygnalizować, że takowe medale były i pamiętniałość Jana Pawła II. I przechodzimy do następnego medalu, medalu plakiety katyńskiej, notabene w wersji z takim specjalnym relikwiarzem z ziemią katyńską, pochowaną z grobów w Katyniu. Sam medal, plakietę stworzył Jan Bogdan Chmielewski, a nasz kolega Mieczysław Czerski, bardzo zaangażowany w ogóle w emisję medali przez oddział warszawski, on doprowadził do tego, że te medale w ogóle powstały i no tutaj koledzy umieścili, to Kazio Droszcz od nas z towarzystwa wymyślił taką kapsułę i w pewnej grupie tych medali umieszczono ze specjalnym certyfikatem taką kapsułę z ziemią z grobów katyńskich. Tu trzeba powiedzieć no, rzecz no, taką mało znaną, że Jan Bogdan Chmielewski, który jest twórcą wielu patriotycznych medali wydanych przez oddział warszawski towarzystwa, jest człowiekiem podwójnie wyklętym. O nim się bardzo mało mówi w tej chwili. On był wyklęty dlatego, że był łącznikiem Armii Krajowej na Grodzieńszczyźnie, w ogóle urodził się w Grodnie i tam jako mały chłopak, 12-latek, to po prostu tuż pod jego 12 urodzinach Grodno broniło się przed najazdem sowieckim i on to bardzo przeżył. Był łącznikiem Armii Krajowej i potem, jak przesunięto nam granicę, przeszedł na polską stronę z całym oddziałem marszowskim z tej Grodzieńszczyzny pod Augustów i Suwałki. Miał matkę nauczycielkę, która w jakiś sposób zafascynowała go, że on musi skończyć naukę, bo miał przecież 6 klas szkoły podstawowej tylko skończonych i trafił do gimnazjum i liceum, najpierw w Augustowie, potem w Białymstoku. No, uniknął całej tej masakry Obławy Augustowskiej, której medal notabene jest z kolei Kazia Tchórzewskiego, który jeszcze zobaczymy na końcu. Jego też, Chmielewskiego, ta plakieta poświęcona pamięci deportacji Polaków z Kresów Wschodnich na Syberię i do Kazachstanu. Tu jeden z medali danych jeszcze Ewy Olszewskiej-Borys. No, czuje się ten wstyd, tę głębię no i specjalną patynę. Przy czym no, to nie jest zbyt dobre zdjęcie. A tu następny medal Ewy Olszewskiej-Borys upamiętniający 200-lecie Konstytucji 3 maja. No to medal bardzo ciekawy i dość rzadki. Jerzy Jarnuszkiewicz stworzył też medal na 600-lecie, to bardziej udany medal z panoramą Chełma na 600-lecie tego miasta i no tutaj mamy w brązie awers i rewers i odpowiednie pudełko pamiątkowe do tego medalu, a odtworzona plakieta z modelu gipsowego, no, taka dekoracyjna, złocona, to po prostu zrobiłem z okazji wystawy polskich medali na Litwie. No tam Jagiełło niezbyt jest przez Litwinów uważano, twierdzą, że to całe zwycięstwo jest Witoldowe, a nie Jagiełło, ale w każdym razie ja tak wystawę skonstruowałem, żeby historię Polski w odpowiedni sposób pokazać, bo tam zaczynałem nie 44 rokiem jak tutaj, tylko zacząłem 39, żeby można jeszcze było pokazać portret Narutowicza, który urodził się na Litwie, właśnie tam w Telszach, gdzie ta wystawa była, i którego brat podpisał jako obywatel litewski, podpisał akt niepodległości Litwy. To się odbyło trochę wcześniej niż myśl ogłosili niepodległość, z kolei tam Rosja Sowiecka maczała bardzo palce w tym, żeby po prostu doprowadzić do tego. Bardzo ciekawy medal, taki wieloczęściowy, robiony przez Rosanę i Andrzeja Nowakowski w Warszawie z okazji poświęcony wszystkim budynkom mennicy z okazji tego nowego gmachu. I wkraczamy w nowy etap jakby medalierstwa, to znaczy przenosi się z monet lustrzanych, zbicie lustrzanych medali w mniejszych formatach, w takich
no te jeszcze mają pewien walor i artystyczny, i historyczny. Oba te medale stworzył Jarosław Kotowicz. Notabene ten medal jest medalem polsko-litewskim, bitym jednocześnie i w Warszawie i w Wilnie, bo tam w drugą stronę robił medalier litewski. Momencik, to już jak skończymy, żeby nam tutaj się to nie przewróciło, a tych przez oczy jeszcze troszeczkę mamy. Ważnym medalierem tworzącym zupełnie innej konwencji, z którego współpracy korzystał oddział katolickiego Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego, to jest Tadeusz Tchórzewski, syn tego wielkiego malarza Tchórzewskiego, który no, tworzy zupełnie innej konwencji, ale takiej, no, bym powiedział, bardzo realistycznej. Jeszcze koledzy tutaj z Katowic przyczynili się do tego, żeby pokryć Marią, a to są farby, bo to teraz się mówi Maria, ale to są w zasadzie farby na zimno kładzione, żeby umieścić ten napis Solidarność i gwiazdę Śląska, także no, no te barwy wnoszą walor tych medali, walor artystyczny. Córką Stasi Wątrzuckiej, która wiele lat poświęciła pracy w Mennicy, jest Beata Wątrzucka-Wdowiacka, która tworzy no, sama we własnej pracowni. To jest medal, który był także wybity w Mennicy, ale to jest duży egzemplarz lany poświęcony polskiemu Sejmowi. I taki mały egzemplarz, znaczy miniaturę tego dużego medalu lanego wybiła, ale w dużo bardziej takiej wyprostowanej formie, też stojącej, wybiła Mennica państwowa. Jako przykład możliwości Anny Beaty Wątrzuckiej-Wdowiackiej pokazuje ten tutaj medal na 200-lecie archidiecezji warszawskiej. To jest medal składany, medal czterostronny, mający dwie strony zewnętrzne, dwie strony z dwóch krążków, tak jak ten medal Wlorzewskiej Borys z okazji Konstytucji 3 maja. Mówiłem tu na początku, że różne formy to medalierstwo przybiera i ci sami twórcy tworzą rzeczy bardzo stojące, takie na pograniczu drobnej plastyki, to musimy tutaj do tego wrócić, to jest nagroda wojewody krakowskiego autorstwa Jerzego Nowakowskiego, bo nasz Andrzej Nowakowski z Warszawy, nasz Nowakowski z Warszawy ma na imię Andrzej, a Jerzy Nowakowski działa w Krakowie i prawdopodobnie on jest twórcą tego oryginalnego medalu z widokiem panoramy tam Krakowa i litera K jest skomponowana tutaj. No, dość to jest takie, bym powiedział, nie jest to zbyt czysta statuetka, ale tych statuetek takich pamiątkowych powstało bardzo dużo. Usiłowałem, będąc w Mennicy, jakby reaktywować tradycję klip. Tutaj jest klipa poświęcona, związana z historią Mennicy, z udziałem Mennicy w powstaniu listopadowym, z repliką, znaczy z wizerunkiem Dukata Powstańczego i taką tabliczką pamiątkową na pudełku, nawiązującą do tych pudełek pamiątkowych, jakie w 1831 roku były przez Mennicę wykonane. Namawiałem jeszcze Kazia Drożdża, naszego kolegę z oddziału warszawskiego, żebyśmy emitowali w związku z tym, że mieliśmy polskiego papieża, żebyśmy emitowali takie medale poświęcone poszczególnym papieżom, przybliżyć historię Kościoła, historię papiestwa, przybliżyć Polsce, zwłaszcza, że ten medal związany jest z bitwą pod Wiedniem, pod Parkanami, gdzie, po której Sobieski posłał chorągwie tureckie papieżowi, które były przechowywane w Loretto. No niestety udało nam się wybrać chyba tylko trzy medale tego typu i no, już ta cała idea padła. Z różnych powodów, przede wszystkim powodów finansowych, że nie ma takiego popytu na medale jak kiedyś, a wydawnictwo medali, zwłaszcza w srebrze, czy tak platerowanych tutaj częściowo złotem, jest dość drogie.
I wspomniałem o tej obławie augustowskiej, nasz oddział w Augustowie, no tutaj Tadeusz Tchórzewski przeszedł wszystkie swoje możliwości i ten medal w ogóle jest bardzo pięknie skomponowany, bo jest zarówno skomponowany w pionie jedna strona, druga w poziomie jest skomponowana, no oczywiście tutaj mamy zamordowanego naszego patriotę, który tam w lesie walczył o wolność zgarniętego przez NKWD w lipcu 1945 roku. Jako cenzura to te klamry na usta są założone. No i tutaj po drugiej stronie las i upamiętnienie tej obławy. Następny medal nawiązuje już właśnie do tych medali, które Mennica tak bardzo teraz licznie wypuszcza, właśnie małego formatu, jako lustrzanki. No to jest jeszcze jeden z takich, to jest poświęcony Bitwie Grunwaldzkiej, jeden z takich, gdzie nie jest za bardzo, jakby to powiedzieć, przesadzony, ale już widać, że tego tam, to się po prostu na tej małej przestrzeni nie mieści. I wreszcie jest grupa medali, które zwłaszcza pod koniec lat 90. W końcu XX wieku i na samym początku XXI wieku tworzą artyści z potrzeb własnych wewnętrznych, które nie mają żadnego, bym powiedział, zewnętrznego uzasadnienia poza ich własnym jakimś duchowym uniesieniem i w tym właśnie w momencie oni są w stanie stworzyć coś pięknego. To są koziorożce słowianowskiej, notabene Chromy robił wiele plakiet i rzeźb takich stojących na pograniczu medalierstwa zdobionego kamieniami, więc widocznie tutaj miał wpływ na Słowianowską. To jest pana Śliwy, rzeźbiarza krakowskiego, akt jego córki na tle wieży kościoła Maria, na tle wieży ratusza krakowskiego, z ratusza ocalała oczywiście sama ta wieża. No, artyści potknęli się na własnych artystycznych działaniach i staje się, że są w tej chwili aresztowani, więc to też jest taka wokół medali następna sprawa się tocząca. I tutaj ogromny medal stojący, wielki, poświęcony Raszce, to jest autorstwa Anny Barty, Wąszulskiej Wdowiackiej. Laszce, to jest dzieci Laszczki i jego portret. To jest pokłosie prac nad medalami dla Muzeum Secesji, Muzeum Mazowieckiego w Płocku. I tam taki medal stojący z miniaturą, możecie Państwo chyba jeszcze kupić, ale po drugiej stronie jest widok kamienicy muzealnej, nie ma portretu ojca. To tylko dwa takie medale zostały duże wykonane z tym portretem. Wreszcie artyści tworzą zupełnie, tak jak znacie Państwo, malarstwo zupełnie abstrakcyjne, no więc artysta coś czuje wewnętrznie i przeżywa to. I no tu jest, tu polega to na po prostu gra materii. Podkład z brązu, też odpowiednio tam ukształtowany i szkło, notabene szkło z przystanku autobusowego, które zostało rozbite przez chuliganów, więc dlatego ono jest takie popękane, ono nie rozpadło się i coś artystka w tym widziała, spojrzała taką plakietę przestrzenną właśnie z brązu i szkła. No to jest dowód jej tylko impresjonistycznego podejścia do otaczającej jej rzeczywistości. No i wreszcie może jednym z najbardziej poszukiwanych artystek polskich medalierek na świecie stoiciel skrzypiec pani Magda Dobrucka. W zasadzie, jeżeli odlewa, to odlewa jeden, dwa, czasami trzy egzemplarze, a czasami w ogóle nie odlewa, bo po prostu nie ma pieniędzy na to, żeby odlewać tak wspaniałe, przestrzennie prace. To słuchajcie, skrzypiec, taki no, medal, który ona podarowała na aukcję z okazji, aukcję, która miała przynieść pieniądze na wsparcie tych uchodźców syryjskich. Dwa razy takie aukcje się odbywały i artyści polscy raz wysłali swoje obrazy, swoje dzieła do
Egiptu, bo tam dużo tych uchodźców syryjskich było i tam odbyły się te aukcje w Egipcie. Druga aukcja taka była w Warszawie. Wreszcie trzeba powiedzieć, mówiąc o medalierstwie polskim po 1944 roku, że było wiele medali wydanych przez Polaków i Polonię na obczyźnie. To też jest wielka grupa. Tam mieliśmy medal upamiętniający rocznicę śmierci marszałka Piłsudskiego. Tutaj mamy w tysiącleciu państwa polskiego Polacy w Australii. Ten medal już jest odbiony zupełnie inaczej technologicznie. Do nas ta technologia dotarła nie tak dawno, że po prostu maszyna tnie w dwóch płaszczyznach wizerunek, może to zrobić w ogóle tylko z rysunku. No i wreszcie bardzo ciekawy medal na tysiąclecie Chrztu Polski, który wykonał Kowalik w Warszawie, a Terlecki wywiózł stemple do Stanów Zjednoczonych i ten medal był dalej wybijany w Stanach Zjednoczonych Ameryki przez polsko-amerykańskie towarzystwo numizmatyczne. Następny medal londyński upamiętniający tysiąclecie Chrztu Polski i medal z okazji 25 lat Polski walczącej, 69 rok, upamiętniający Powstanie Warszawskie i bitwę pod Monte Cassino. Następnie Polskie Towarzystwo Numizmatyczne i Polskie Towarzystwo Filatelistyczne, medal z bohaterem polsko-amerykańskim, generałem Pułaskim, wybity w 79 roku. A ten następny, no trzeba powiedzieć, że nie wybrałem tutaj żadnego medalu kopernikowskiego, bo ma medale kopernikowskie, możecie panowie obejrzeć u swojego kolegi, który ma największą kolekcję nie tylko w Polsce i na świecie kopernikowskich medali, więc tu dałem tylko przykład, że Polacy się także w Australii zmobilizowali i taki medal był poświęcony Kopernikowi i jego dziełu. A kto to projektował tego Kopernika? Pietranik. A Pietranik, ten z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, on skończył Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku i wyjechał do Australii tuż przed stanem wojennym. Się udało wyjechać i tam jest głównym grawerem stępli w Mennicy, w Canberra, w Mennicy australijskiej. I tutaj wreszcie są z kolei inne medale, inna sztuka. W Polsce zamawiane są medale przez emitentów zagranicznych. To będą dwa medale z zodiaku chińskiego. Tu jest bawół i dalej są małpy. To są medale wybite w Warszawie. Tam jest mały znaczek Mennicy na dole Mennicy warszawskiej, ale to są medale w bardzo niskich nakładach. Już jak na Chiny, to są nakłady naprawdę bardzo niskie, bo 100 sztuk na Chiny obecnie to jest żaden nakład. To są niebywałe rzadkości. A tu się jeszcze zapodział się jeden medal, właśnie taki, przeskoczyły zdjęcia, właśnie artystyczny, Anny Beaty Wąsłowskiej-Wdowiarskiej, poświęcony podróżnikom portugalskim, robionym na zlecenie, znaczy na konkurs z Portugalii. Nie pamiętam nazwisk, bo to przed Vasco da Gama jeszcze jest jeden z tych podróżników. Ich nazwiska i daty podróży wypisane są, wygrawerowane są na rancie tego medalu. Medal jest jako stojący zaprojektowany, jako rzeźba przestrzenna, ażurowa. Pani profesor Zofia Rękowska, po której się spuścizna prawie to nie zachowała, ona tworzyła, bo też nie mogła odlewać, tworzyła medale po prostu albo w glinie, albo w gipsie, albo terakotowe. No to są medale, które czasami są bardzo ulotne, no bo to ktoś potrąci i się stłucze. Widziałem ostatnio w Ameryce stworzony medal przez Cybisa, który o tym też my go znamy jako malarza, ale zapomnieliśmy, że on założył wytwórnię porcelany w Ameryce, jak stąd wyjechał i tworzył w terakocie różne rzeczy, małe formy w terakocie i między innymi stworzył swój własny medal terakotowy, znaczy nie terakotowy, tylko biskwitowy, w pięknym białym biskwicie. No oczywiście to są wszystko dzieła ulotne, stojące na pograniczu sztuki medalierskiej i tych innych wyrobów, bym powiedział, użytkowych, reliefów użytkowych, czy reliefów artystycznych. Częściowo uczono reliefu medalu bitego na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, bo tam zatrudniono po wojnie także w charakterze
profesora, może nie wykładowcy, ale takiego praktyka, Józefa Millera, który przed wojną był kierownikiem działu artystycznego, działu medalierskiego Mennicy Warszawskiej. I stąd też przeszło potem medalierstwo do Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i na Politechnikę Krakowską. Przecież Kocki działał na Politechnice Krakowskiej. Natomiast no, profesorowie tacy jak Jerzy Nowakowski wykładali na Akademii Sztuk Pięknych medalierstwo przy rzeźbie. Medalierstwo wykładał Stasiński w Poznaniu. Było też i jest rozwijane, ale to już właśnie bliżej tych takich form bardzo artystycznych w Gdańsku. I stąd też Pietranik tak był doskonale przygotowany do tego, żeby zająć to stanowisko pierwszego medaliera w Mennicy Austrawińskiej. No i oczywiście we Wrocławiu, gdzie działała pani profesor Poznańska. Oczywiście mało kto zna jej życiorys, ona już nie żyje. Ona wprowadziła na Akademię Jacka Dworskiego i Jacek Dworski razem z nią rozwijał tam sztukę medalierską, gdzie współpracowali z Muzeum Sztuki Medalierskiej. A teraz to już syn Jacka Dworskiego ma własną pracownię na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Wracając jeszcze do pani profesor Poznańskiej, która była z Lubelszczyzny, która się zadomowiła dobrze we Wrocławiu, mało kto wie, że ona współpracowała, bardzo intensywnie współpracowała z Solidarnością Walczącą i ona jedna przechowała w swojej pracowni medalierskiej Kornela Mazowieckiego, ojca obecnego premiera, stąd premier się doskonale orientuje w sztuce medalierskiej. To tyle chciałbym na koniec takim akcentem historyczno-politycznym zakończyć. Bardzo dziękuję.